Panie Marszałku, czy to, że tutaj teraz Okręg Płocko-Ciechanowski ma swojego posła, ma również marszałka, to coś zmieni dla nas, mieszkańców? No poczekajmy i zobaczymy, tak? To dzisiaj pan poseł Iwaniak mówił na przykład o autostradzie i o wreszcie presji, żeby ta droga powstała szybciej. No, ktoś tę presję musi dawać. Jeżeli do tej pory to idzie opieszale, to może jest to jakaś nadzieja. Myślę, że jest wiele spraw takich, które będą szybciej załatwiane. Dzisiaj byliśmy zresztą z panem Iwaniakiem, mieliśmy spotkanie z osobami, które z niepełnosprawnościami i z ich rodzicami. Też jest masę problemów do rozwiązania. Ja tak liczę, tak? Natomiast trzeba pamiętać, że za ani Lewica, ani Platforma Obywatelska, ani PSL nie rządzi w tej chwili. W związku z tym odpowiedzialność ma w dużej mierze PiS, ale komuś trzeba patrzeć na ręce. No tak, ale dzięki temu, że udało się połączyć Wiosnę, SLD, Lewicę, powstała siła, której dotąd nie było w Sejmie. Czy to znaczy, że wspólnymi siłami można więcej i chociażby ten zespół parlamentarny, o którym tu była mowa, OS-10, zrobi coś? Ale proszę pani, oczywiście, że można więcej. To znaczy, po pierwsze, powstała wreszcie siła taka, która pokazuje, że można w sprawach socjalnych zrobić o wiele więcej. Bo do tej pory Polki i Polacy byli przyzwyczajeni, że w sferze socjalnej występuje tylko i wyłącznie PiS. A my pokazujemy, jaka jest skala rzeczy w tych sprawach socjalnych niezrobiona. Pierwsza sprawa to jest cały obszar budownictwa. W Polsce brakuje 2 milionów mieszkań. Nie ma żadnego planu w tej chwili, jeżeli chodzi o PiS budowy mieszkań, bo ten plan, który i ten program, który wdrożyli 4 lata temu, który miał dawać setki tysięcy mieszkań, dał, z tego co pamiętam, niepełne 900 w skali kraju. Druga sprawa to są uposażenie dla grup najniżej uposażonych, to znaczy dla emerytów i to znaczy dla rencistów. Właśnie wczoraj PiS odrzucił projekt podwyższenia najniższej emerytury do 1600 zł i się Polki i Polacy dowiedzieli, jaki PiS jest naprawdę pod tym względem. Za chwilę będziemy wnosili projekt ustawy dotyczący lekarstw na receptę po 5 zł, co jest jednym z naszych sztandarowych pomysłów, notabene wdrażanych w różnych krajach, między innymi w Anglii. No bo przecież bardzo wielu ludzi nie stać na to, żeby lekarstwa wykupić. Ja sam jestem po ciężkiej chorobie serca, wydaję na lekarstwa 500 zł. Dobra, stać mnie na to, tak? A ile ludzi, szczególnie starszych, na to nie stać? No myślimy o tworzeniu w każdej gminie domu dziennej opieki dla osób starszych, czego brakuje po dzisiejszej wizycie. Powiem szczerze, wśród osób z niepełnosprawnościami myślę, że też przydałby się każdej gminie taki dom dziennej opieki dla osób niepełnosprawnych, po to, żeby ludzie, którzy się nimi, a głównie rodzice, opiekują przez 24 godziny, mieli na przykład możliwość chwili wytchnienia. Jest cała sfera, o której my mówimy, śmieciówek i przecież to jest sprawa, cała sfera nierozwiązana. W ostatnim roku ceny spożywcze produktów spożywczych poszły o 7,5% w górę, tak? W związku z tym proszę popatrzeć, jaka jest siła nabywcza programu 500+, jak ona spada. Zaczyna się problem inflacji, zaczyna się problem drożyzny. Czy można obniżyć na przykład VAT na żywność? No, to jest następny problem, który jest nierozwiązany. W związku z tym, jak się popatrzy na to od tej strony, no to powstała siła, która opowiada się za sprawami socjalnymi, czyli socjal, oraz za demokracją, za którą PiS się nie opowiada, no bo widzimy, co się dzieje, co myśli o nas Europa, widzimy, jak są uzależnieni od polityki sędziowie, a jednocześnie mówi się o tym, że jest reforma sądownictwa, a jednocześnie sprawy sądowe, tak jak trwały horrendalnie długo kilka lat, tak nadal trwają. Także do zrobienia jest masę i mówienie takim spokojnym, rozsądnym, z dystansem, językiem o sprawach socjalnych, o sprawach demokracji, no to do tego jest właśnie Lewica.
powstaliśmy. Okej, okay, ale w takim razie czy ta siła jest na tyle silna, żeby w najbliższych wyborach prezydenckich z kandydatem Robertem Biedroniem zaszkodzić, zawalczyć o to, żeby no właśnie, żeby mieć fotel prezydenta? To znaczy na pewno nie będziemy chcieli nikomu szkodzić. Proszę pani, start jest, jeszcze kampania wyborcza nie jest nawet jeszcze oficjalnie ogłoszona. Z tych wszystkich badań, które się pokazują, jest tak, że pan Duda w pierwszej turze nie zostanie prezydentem, no bo tak to widać. No do drugiej tury przejdą praktycznie rzecz biorąc jedna z czterech osób, tak? Bo jest początek kampanii. Pani Kidawa, która ma notowania na poziomie plus minus 20%. I jest pan Biedroń, jest pan Hołownia i jest pan Kosiniak-Kamysz, którzy mają te notowania na poziomie plus minus 10%, tak? W zależności od notowań. To wszystko się zdarzyć może. My umiemy wybory wygrywać. My praktycznie rzecz biorąc 12,5% zrobiliśmy w przeciągu 2 miesięcy z totalnej rozsypki. Powiedziałem swego czasu, ty nie miałeś nic, ja nie miałem nic i on nie miał nic i z tego wyszło 12,5% i 49 mandatów i trzecia siła polityczna w Polsce. W związku z tym my się lubimy, my ze sobą pracujemy, będziemy popierali Roberta. W niedzielę jest konwencja pierwsza i start tak naprawdę jego kampanii wyborczej, przedstawienie jego programu. Ruszamy, będziemy też w Płocku jeszcze w styczniu. Zobaczycie, co umiemy, tak? Chłopaki, trzech chłopaków dobrych, trzy partie dobre, lubiące się, co jest rzadkie w polityce, trzymające jeden za drugiego kciuki, jeden drugiemu pomagający ludzie, bo żaden z nas nie jest idealny, co widać po mnie, ale jak tak we trzech, to by można było pewnie jedną z tych trzech osób idealną zrobić.